Jest mi bardzo trudno podejść do tematu pani archeolog. Jest bardzo tragiczną postacią, która wiele przeszła, a jej marzenie wiąże się z największymi tajemnicami w całej serii. Zatem ja jestem Kapelusznik i zapraszam na dość trudny dla mnie film dotyczący Nico Robin. Więc zaczynamy! Żeby zrozumieć jej postać, trzeba niestety w szczegółach powrócić do jej smutnej przeszłości. Jej ojca w ogóle nie znamy. Natomiast wiemy, że wychowywała się na Oharze, podczas gdy jej matka Olivia wypłynęła w morze. Była nielubiana przez dzieci z wyspy, ponieważ zjadła diabelski owoc. Poza tym mała Robin mieszkała pod opieką ciotki oraz wujka, którzy nie darzyli jej sympatią, co powodowało, że przyszła pani archeolog była introwertycznym, skrytym i małomównym dzieckiem, czującym wręcz izolację społeczną. Jedynymi momentami szczęścia były chwile poświęcone na czytaniu książek i spotkania z profesorem Cloverem i jego grupą archeologów. Profesor był dla Robin niczym zastępczy ojciec. Dbał o nią i starał się wynagrodzić dziewczynce, że jej matka wyruszyła w morze badać poneglyfy. Clover naprawdę troszczył się o Robin. Pozwolił jej nawet w dniu 8 urodzin zdać test na archeologa. Jednak gdy dowiedział się, iż Robin studiuje pismo poneglyfów, to groził jej zakazem wstępu do ich miejsca badań. Gdy mała Robin to usłyszała, rozpłakała się i uciekła. Wtedy w jej życiu pojawił się dodatkowy wariant szczęścia w postaci giganta Saula, wicekapitana marynarki. W przeciągu kilku dni zaprzyjaźnili się. Jednak, gdy ten się dowiedział, że jest na Oharze, momentalnie zaalarmował Robin, żeby ostrzegła wszystkich przed światowym rządem, który dowiedział się, iż na Oharze czytają poneglyfy. Niestety było za późno. Nie będę streszczał tutaj całej historii, bo by film zajął nie wiadomo ile. Jednak podkreślić trzeba, że absolutnie wszyscy ważni ludzie dla Robin zginęli. Profesor Clover i archeolodzy, Saul oraz jej matka. Niestety nie przeżyli wysłanego na wyspę Oharę Buster Call. Samotna mała dziewczynka musiała się odnaleźć w bardzo trudnym do przeżycia świecie. Nikomu nie ufała i parała się wszystkim. Od oszustw po morderstwo. Na pewien czas ochronę jej dał krokodyl. Wyłania nam się obraz do suchej nitki zniszczonej przez życie kobiety, która mimo wszystko musiała sobie z tym radzić. Ilość cierpień i głęboko zranionych ran być może nawet nie wyleczy do końca życia. Pokłosiem tego wszystkiego jest to, że chociażby lubi czarny humor, ma pesymistyczne myśli, czy lubi mroczne klimaty, jak to ona sama powiedziała podczas arku na Thriller Bark. Pomimo tego wszystkiego, gdy Słomiani uratowali ją z rąk rządu podczas akcji na Enies Lobby, zaszła w niej głęboka zmiana. Luffy wiedział, że w środku ona chce żyć i nie chce poświęcić życia, żeby ratować załogę. Dzięki temu uwierzyła w Luffy'ego i resztę przyjaciół i znalazła swoje miejsce w świecie, które mogła nazwać domem. Zazwyczaj przybliżenie mocy danego użytkownika robię na starcie, ale tutaj to było w drodze wyjątku, by najcięższy fragment mieć za sobą. Jak już wiemy z pierwszego aktu, Robin ma wiele zdolności. Potrafi na przykład rysować, szpiegować, czytać poneglyfy, parała się skrytobójstwem i jest zawodowo archeologiem. Można śmiało stwierdzić, iż jest wysokiej klasy intelektualistką.
Niemniej, warto zwrócić uwagę na jej owoc. Hana Hananomi, czyli owoc kwiatów, pozwala przekopiować jej dowolny fragment ciała i wykorzystać go w walce. Czy to poprzez skręcenie karku, czy poprzez uderzenia przy pomocy wielkich dłoni lub nóg. Potrafi także zrobić własnego klona, który przydaje się podczas misji szpiegowskich, a dodatkowo posiada umiejętności latania przez krótki okres czasu. A prawdopodobnie jej największą bronią jest pełna transformacja w dużą formę. Gdyby jeszcze umiała haki i to połączyć z owocem Robin, wyjdzie naprawdę groźna broń, której niewielu będzie w stanie się oprzeć. Podkreślmy, że pomimo braku haki nauczyła się w trakcie 2-letniej przerwy podstaw karate rybo ludzi. No i pamiętajmy też o niezliczonej ilości wariantów uderzeń, jaką Robin posiada, a w tym, iż każdą część ciała potrafi skopiować, czyli na przykład uszy i oczy, które naprawdę są pożyteczne w toku przeszpiegów. Na koniec spoiler z mangi, nie wiemy, czy Robin przebudziła owoc, ale w trakcie walki z Black Marią użyła nowej formy. Wyglądała w niej niczym prawdziwa diablica. Wręcz wyglądała, jakby wysysała z Black Marii energię życiową. Możliwe, że przebudziła owoc, jednak póki co Oda nie dał nam więcej informacji w tym temacie. Także wolę nie teoretyzować. Najważniejszą rzeczą, jeżeli chodzi o panią archeolog, definitywnie jest jej umiejętność czytania języku poneglyfów. Światowy rząd ją ściga za to od dziecka. Jednak czemu jest to aż tak duże zagrożenie dla nich? Opowiedzmy sobie o tym przez chwilę. Pusty wiek jest tematem wielu filmów, omówień, felietonów czy opracowań. 100 lat dosłownie usunięte z kart historii. Jednak jaką historię za sobą kryje, że jej ujawnienie może grozić upadkiem obecnego światowego ładu? Niegdyś wojna pomiędzy tak zwanym Wielkim Królestwem a 20 krajami, które później utworzyły obecny globalny rząd, zakończył się porażką pierwszego wspomnianego. Jego potęga w oczach późniejszych decydentów z Red Line powoduje ogromny strach i dlatego zakazane jest czytanie poneglyfów. Wraz z powstaniem obecnego ładu i zwołań rewerii co 4 lata, to przedstawiciele rządu powiedzieli, że wszelakie informacje z tego okresu są zbyt niebezpieczne. To samo dotyczy trzech starożytnych broni: Plutona, Uranusa i Posejdona, które też są powiązane z pustym wiekiem. Łącząc tak mało posiadane informacje w jedno, można dojść do ewentualnego wniosku, że Wielkie Królestwo wykorzystywało prawdopodobnie starożytne bronie do podboju. Stąd taka panika obecnego rządu. Ale skoro boją się wszelakich informacji z pustego wieku, to może oni sami stali za podbojami, zniewoleniem i masowymi mordami. Więc po prostu zakazując badania nad tym okresem, chronią swoją twarz. I Nico Robin potencjalnie może być ich gwoździem do trumny. Bo gdyby świat ujrzał prawdziwe informacje, to mogą się spodziewać światowej rebelii. A to oznacza wzmocnienie armii rewolucjonistów, co będzie oznaczać prostą drogę do upadku decydentów z Red Line. Ale to nadal tylko teoretyzowanie. Co by nie mówić, waga umiejętności posiadanych przez Robin jest niepowtarzalna. Zdecydowanie jest jedną z najważniejszych figur dla świata Eiichiro Ody. Ona wraz ze słomianymi kapeluszami może odmienić losy świata. Jej marzeniem jest odkryć tajemnicę pustego wieku. Jednakże koszt tego marzenia jest niepoliczalny dla jednej osoby. Nie wiem, co czeka świat One Piece'a. Nie wiem też, co czeka
też jego bohaterów. Pewnym jest, że wszystko zmierza ku wielkiemu chaosowi, a Robin jest jego kluczem do zamka. Także ja bym kapelusznik, piszcie co wy sądzicie o Robin i jej znaczeniu dla uniwersum One Piece'a. Zostawcie też komentarz o treści Archeolog. Jeżeli dotarłeś bądź dotarłaś do końca filmu, zostawcie subskrypcję oraz łapkę w górę i do zobaczenia w następnych materiałach.